Cześć, z tej strony Creepy to Game. Witam Cię w 16 odcinku z Journey of Wrestling. Jesteśmy na fali. We are on fire. Kolejny odcinek mi się wydaje, jeżeli się uda, z rzędu, moi drodzy. Także poprzedni odcinek zakończyliśmy galą Money in the Bank, gdzie poznaliśmy nowego mistrza Universal, którym jest Sheamus, pięciogwiazdkowy pojedynek. No tutaj też było ciekawie, był RK-Bro z The Usos, był Ilja Dragunov, Will Ospreay. Ja mówiłem, że to się zdarzy, że Will Ospreay przegrywa, to w ogóle jest coś ciekawe. No Cody Rhodes i Gunther prawie sześciogwiazdkowy pojedynek, no tutaj nawet nie spodziewałem się tego. Także mamy przed nami cztery gale do SummerSlam. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie w ogóle. Także pewnie może zrobimy sobie walkę, wiadomo, Chad Gable i Finn Balor. Finn Balor ma 13, Chad Gable troszeczkę jest niżej, to niżej, nie. Ojku, jest nisko! Dobra, to może jakiś We Are On Fire, może. No dalej, LA Knight, dalej się będą kłócić, kto jest lepszy, zobaczymy. Tutaj oczywiście musimy dać im trochę gimiku, no wiadomo. Last Man Standing, dajmy, niech będzie. Tutaj dajmy Bro, niech będzie pokój hotelowy Fina Balora. Może jednak to da coś w ogóle dla nas, jakikolwiek da plus. Nie mam pojęcia, czy to w ogóle da, mam nadzieję, że tak. Oczywiście musimy dać walkę Ilii z Willem Ospreyem. Tylko, że Ilia ma 65, to nie będę ryzykować, szczerze. Ja poczekam sobie ten jeden tydzień. Ja poczekam sobie ten jeden tydzień. Lub nawet dwa. Lub nawet, nie, dobra, nie będę czekać 6 na pewno, nie? Will Ospreay i dajmy sobie takie, bo on jest heelem, on jest face'em, to teraz może taki heel promo. Hit promo, takie mocne coś dla heela właśnie. Czekaj, może coś dla heela się znajdzie. Nowy talent, powracający. Co to znaczy? Okej, dobrze. Nowy talent może? Debiut promo. Mam nadzieję, że to będzie po prostu tylko promo debiutu. Czy on już. Znaczy nie, to i tak nie ma sensu, bo on już walczył, więc po co? Po co nam to? To dajmy mu po prostu tylko może. Bez resztę promo. No to nie. No to nie jest tego tutaj. To teraz czy może dajmy sobie, że nie, retire nie, to może dajmy sobie tutaj, no dajmy tam coś już, idź, pędź. A sam to zrobić będzie szybciej już, no. A zróbmy po prostu jakieś, nie wiem. Hit promo niech będzie. Do Sheamusa, jak to by pasował? Kurczę, teraz pytanie. To by do Sheamusa pasował, do Mistrza Universal. Jakiś heal. Ciampa? No nie, bo trochę ma. No troszkę ma te 36. Gunter też nie pasowałby. Może Bobby? Z Sheamusem? Zobaczymy, dajmy sobie to. Niech będzie. Może to będzie rywalizacja. Zobaczymy. No teraz trzeba coś dać do kobiet. Co muszę odświeżyć stronę na szybko. A wiadomo, tam już było wszystko, jakkolwiek, wiadomo, tam już wszystko jest w YouTube Studio. Mam już wszystko zapisane, wszystko zrobione. To już widzieliście tak na kanale, więc jakkolwiek to nie jest jakakolwiek niespodzianka, więc to tam trudno. Więc teraz sobie sprawdźmy, co coś kobietom dać. Kobietom, czy była jakaś nowa mistrzyni? Nie, Roxanne Perez poszła nisko na dziś. Oni chyba gdzieś tutaj były. No ciekawe, to Roxanne Perez niech się zmierzy z kimś swojej półki, niech będzie Carmela może. Albo nie, wróć, ale co. No to coś da, 20, oczywiście. Może coś da, zobaczymy, oczywiście tytuł. Odrzucamy, Cody Rhodes ma 10, Randy Orton ma 2, Cody i Skino, Gunther nie może być. Tu też nie. Jakiś heel, no Bray Wyatt tylko pasuje do heela, tylko że nie chcemy heela dawać tutaj. Może Solo Sikoa? Spróbujmy bez tytułu, może to coś da. W ogóle zapomniałem, kurczę, że my Solo mamy w tej federacji. Szczerze, ja zapomniałem, że my go tutaj mamy w ogóle. Więc to nie jest jakkolwiek moja wina. Po prostu on się skrył tam gdzieś w hierarchii niżej, więc to. Proszę mnie nie wyzywać, bo ja o tym nie widziałem. Dobra, Dijak weźmy. W ogóle jak to wygląda? Kurde, to jest.
Gala po Money in the Bank, to dajmy sobie może, nie wiem, Wesley'ego, no i Mustafa. Za czym może ta walka coś da? Main eventem będzie LA Knight, Jack Perry, tutaj dajmy tak, tutaj Universal. Niech będzie, niech rozpoczynają tą galę, zobaczymy, może coś dadzą tutaj. I zobaczmy, pierwsza walka Wesley kontra Mustafa Ali. Lecimy szybkim tempem. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Nie wiem, jeden odcinek to pewnie nagram jutro. Symulację tej walki wygrywa Wesley. Okej, spoko. Lecimy dalej. Finn Balor z Hotel Room Brawl Match. Chad Gable z Finnem Balorem. Wygrywa Finn Balor w swoim własnym pokoju. Speared Chad Gable through the barricade. The fans are going crazy. You've been awarded. Okej, kolejny moment, holy shit. No dobra, to mi się podoba jakkolwiek. Naprawdę mi się to jakkolwiek podoba. Także lecimy dalej. Lecimy teraz do tytułu Universal. No i zobaczmy. Sheamus kontra Bobby Lashley. Jak to wyjdzie z tą walką? No Sheamus kontra Bobby o tytuł Universal. Sheamus tytuł broni, okej. Dalej, Roxanne Perez kontra Alexa Bliss bez tytułu na szali, jakkolwiek. Po prostu walka jeden na jednego. Wygrywa. Matches can sometimes get negative effect than lore. No, czyli po prostu dostali mniej ratingu. No szkoda. Przeżyje. Teraz hit promo Willa Ospreya. Tutaj musi być. O, na te 3,5 gwiazdki. City. Okej, czyli nigdy nie pójdzie do tego miasta, gdzie jest, okej. Cody Rhodes kontra Solo Sikoa, wygrywa Cody. Okej, main event. Last Man Standing. LA Knight kontra Jack Perry. Zobaczmy, czy tutaj się uda jakkolwiek zwyciężyć, czy jednak nie. LA Knight wygrywa z Jackiem Perrym w main evencie samej gali. Raw. Więc zobaczmy, ile dostaniemy punkciki za to. 35, nawet nie 4 gwiazdki, więc trochę szkoda. Nie ma żadnych nowych wiadomości. Może wróci niedługo Montez. O, AJ Styles może wróci. Seth, Johnny. No kurczę, no tutaj troszeczkę dużo. Troszeczkę mają. No trochę już mają miesięcy, żeby się wyleczyć, tak to mogę nazwać. Weźmy sobie teraz może walkę Friendly Contest, chociaż już walczyła Roxanne. To nie, to może dajmy teraz tak Tina może. Mam tylko jeden syn, no dajmy może trio. Coś tu się może znajdzie dla nich. Może weźmy Hitro kontra Chase University. Mamy laska i laska. To będzie w ogóle hit walka. To będzie w ogóle tak ciekawa walka, że to będzie hit. Nikt się chyba tego nie będzie spodziewać, szczerze. Szczerze teraz mówię. No nikt. Neutralnie sam, to czekaj, robimy segment taki mowy. Heel turn robimy. Bez dyskusji nawet. Heel turn. No nie, no gdzie neutral? Nie podoba mi się to. Ja chcę heel turn. Jest. To jeden może być tylko. A nie mogę obu? Serio? Nie mogę dać obu Hildur? No to jest. Team, o. Może to coś będzie. No to jest hit Team City. Act City? Jest takie coś? Dziwne, ja w ogóle tego nie widziałem. Tutaj może też jakąś, nie wiem, jakiś taktyk też neutralny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Może być jakiś neutralny. Tylko. Jaki jest neutralny? Jestem po powrocie, może będzie kilka części, nie mam pojęcia. Za chwilę ktoś mi wchodzi do pokoju, rób to, rób tamto, więc nie. Więc może ten nagrać. Tfu, może ten odcinek dogram później, jutro. Albo go w ogóle nie zobaczycie, więc tutaj też będzie ciekawie. To możecie go też w ogóle nie zauważyć. Także no teraz zróbmy może Wolves z Usos. No to w ogóle, kurde, no neutral? Ktoś jest jeszcze neutralny tutaj? No są face heal. Jak ja mam szukać neutrala? No nie da się, no. Wiadomo, no dobra, no nic nie ma jeszcze, więc to też jest w ogóle ciekawe. Za minutę jest 15:59, za minutę powinien wrzucić odcinek z Oxide Room 208.
Zobaczmy teraz może Ilja, no niezbyt, Will Ospreay, no też Hill, więc może Tyler Bate, Ospreay? No, by siadło takie starcie, ale by było dobre. Więc może teraz zróbmy tak team. Shayna i Ronda. I tutaj... Czech, nie, bo Lita ma ostatnią walkę. Kurczę, to nie, tutaj się nie bawimy. Podejście już chyba, nie wiem, trzecie. Zobaczymy, ile mi się uda nagrać, więc zobaczymy. Także jesteśmy na kolejnym tygodniu w Mantra Intro. Mamy tutaj właśnie walkę sześcioosobową. Wolves kontra The Usos i Tyler Bate i Will Ospreay. Nie wiem, jakie miałem pomysły na całą galę. Nie mam pojęcia, nie? Ja już w ogóle zapomniałem, kurczę, blady. To może... To jest chyba jakkolwiek dobra. Możemy znowu spróbować to. Jeszcze raz, to wiadomo, to już się pewnie komuś przeje. Tam ma 4. A Wesley 22, więc dobra, na no spokojnie. Teraz może jakaś kolejna walka kobiet. Nie trzeba będzie zobaczyć jakkolwiek. Może znowu friendly contest. Walka kobiet bez tytułu. Lecimy dalej w tą rywalizację, żeby się nie znudziła. Może teraz zrobimy promo LA Knighta, bo on umie na mikrofonie coś powiedzieć, więc to też byłoby spoko. I teraz może być backstage interview, niech będzie. Przemówi sobie na backstage'u. I poproszę jeszcze, kogo my tu mamy faktycznie jeszcze do użycia. Jest Cody, jest Ilja. Bray, no mamy Will Ospreay z Tylerem Bate'em. Może bez tytułu jeszcze raz, żeby nie było. Weźmy... kurczę, no to mało Bobby Lashley. Może... Kurczę, no Kofi z kimś byś musiał zawalczyć, nie? No, chyba z Carmelo nie zadziała to, bo nie jest neutralem. I nic się nie odzywają, więc chyba jest dobrze. I co wtedy? Może walka z The New Day kontra Carmelo Hayes i Trick Williams? Może. Zróbmy tak. Jeszcze niech będzie tutaj. I rozpocznijmy. To w ogóle są randomowe walki. Ta to jest w ogóle szczególnie randomowa. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Symulujemy pierwsze starcie. Wygrywa Carmelo Hayes, 4 gwiazdki. Okej, spoko. Dalej mamy starcie The Usos kontra Wolves. No i tutaj pewnie mamy zwycięzcę The Usos, ale na kurczę, plus 10 dla Wolves. Ciekawie. Teraz mamy backstage interview LA Knighta. Okej. Teraz walka sześcioosobowa. Nawet nie trzy gwiazdki. Heat Row zwycięża. No, w ogóle ich chyba nie używałem, więc wiadomo. Teraz mamy walkę Roxanne Perez kontra. Podejście 8354. I do tego teraz pewnie będzie jeszcze jedno. Nie wiem, co w ogóle się dzieje. To jest ten odcinek. Ja to nazywam. To jest jeden wielki chaos. Nie wiem, jak to nazwę chyba. Ten odcinek nie powstałby, gdyby nie montaż. Bo nie chcę go wstawiać tak w części, jak wiadomo. Trzeba to jakoś kale skończyć. Więc moi drodzy, rozpocznijmy. Roxanne Perez kontra Liv Morgan. Wygrywa mistrzyni, to też nie jest jakoś zaskakujące. Trzeba będzie trochę już powoli kończyć ten feud. Teraz czas na Tyler Bate kontra Will Ospreay. To może być ciekawe starcie i pierwsze zwycięstwo dla Willa Ospreya. I przegrywa kolejną swoją batalię. No, nieciekawie się tutaj rozpoczyna. No i main event. Wesley kontra Sammy Guevara. Czyli główna tutaj walka na Raw. I też walka o tytuł IC. Gdzie wygrała Sammy Guevara? No to już... To już się robi naprawdę... Niedziwiające po prostu. Patrząc na to, że ciągle wygrywa Sammy Guevara. Nie da się temu samemu odebrać tytułu, no po prostu się nie da. Więc teraz może zróbmy sobie segment
Singles właśnie. Wiek, zobaczmy. Najmłodszych. Dobra. Mogę tak to zrobić. Mogę tak to zrobić. Tu najwięcej 41, 32. Okej, okay, mu jeszcze zniża. To może dajemy sobie może Guntera. Niech sobie zrobi takie jakieś hit promo. Kurczę. No nie, to zrobię po prostu hit promo, niech będzie. Zobaczymy. Czy będziemy jakieś podbudowy? No nie wiem właśnie. To też będzie ciekawe. W ogóle te odcinki to będą też ciekawe. Ten i następny. To nawet nie wiadomo, czy to w ogóle wleci na YouTube'a. Nie mam szczerze pojęcia w ogóle, czy to w ogóle wleci. Weźmy sobie z Deusos. To może być banger. To może być banger jako bez tytułów nawet. Dalej. Może Wolves, może się znowu pokażą. No już raz wygrali. Dajmy im kogoś jeszcze z tej mniejszej półki. Dajmy sobie Los Lotarios. Niech będzie. Trzeba będzie chyba zabukować samą walkę o tytuł Universal. To jest raz. I teraz kurczę nie wiem, bo miałem jakieś plany zrobić, ale teraz nie wiem jak to zrobić. A może po prostu zróbmy to samo, co robiło się zawsze. Singles, chyba tak to było. Tomasio to było chyba z tytułu. Czekaj, czekajcie. Wszystkie. Czy stworzenie feudu? Z feud prezent? To jest chyba to. Co? Nie. Czekajcie, jeszcze raz. Gdzie to było? Kurczę, gdzieś to. Gdzieś to było. Żeby stworzyć feud. Gdzie to było z tym feudem? Feud create, coś takiego. Feud promo. Create random feud, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś ktoś z czekajcie, part-timerów. Mam nadzieję. Może ktoś z niższej półki się pojawi, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to nie będzie ktoś jakkolwiek taki jeszcze randomowy. Ja zrozumiałbym nawet gdyby ktoś był z tej półki, nawet może być szczerze, aż mi kurczę wszystko laguje. Santos Escobar, Trick Williams, Solo Sikoa, wreszcie z Healem. To nie wiem dlaczego, czy jednak chce. Ale założy się pewnie, że wano kogoś z part-timerów. Ja mogę się o to założyć. To może teraz zróbmy sobie walkę Candice. Z kim ona by to mogła zobaczyć? Z kimś tam z Healem. To może podbudujmy ją. Oj, Aska zleciała. Ona tam była wyżej. Ajdź. No nieładnie tak zlecieć, no Aska. No co, nie podoba się coś? No to już nie mój problem, no życie. Gdzie ona była? Tu. Jeszcze trzy rzeczy. Będziemy mieli tytuły na pewno. Tytuł US. Można w sumie teraz zrobić. Będziemy mieli na pewno Ilja Dragunov, Will Ospreay. Teraz randomowy feud. Tommaso Ciampa będzie mieć na SummerSlam. Tytuł WWE też jest będzie rozpoczęty dalej. Można w sumie nawet zrobić walkę. Czekajcie, czy Grayson był healem? Może moglibyśmy go podbudować nawet szczerze. Nawet patrz na to, że tragicznie jest. No to walka nawet z Cody dałaby mu naprawdę duże szanse. I oczywiście sobie ten tytuł odejmijmy. I zostanie nam jeszcze jedna rzecz. No teraz trzeba będzie chyba też zrobić to samo co z Tommaso Ciampą. Rozpocząć randomowy feud w wykonaniu Rhea Ripley. Więc mistrzyni kobiet. Teraz to było z feudem chyba. Creator. Mamy dwa randomowe feudy do zrobienia, które połączą nas do SummerSlam, więc będzie ciekawie. Niech to zamyka galę, albo niech to zamyka. To otwiera. Teraz tak. Dobra. I zlecimy, moi drodzy, i zobaczmy. Pierwsza walka bez tytułów na szali. The Usos kontra RK-Bro.
Arcade Bro wygrywają. 4,5 gwiazdki, okej. Okay. Grayson Waller kontra Cody Rhodes. Cody Rhodes wygrywa. No niestety Grayson Waller schodzi w dół. Myślałem, że coś lepiej da. Teraz zobaczmy, z kim będzie miał rywalizację. Już się boję. Payday Williams. Kto to jest nawet? My hair is better. Co to jest? Mam nadzieję, że to... Czekajcie, ja muszę sprawdzić sobie nawet... No 5 gwiazdek, okej, okay, spoko. Ale kim jest Petey Williams? Kim jest Petey Williams? Ja pierwszy raz słyszę. Czy wiem, co to jest Williams? Oczywiście wiem nazwisko. Ale Petey Williams? Jako kanadyjski wrestler. Nie, proszę, nie mówcie mi, że to jest ten 41-latek. Błagam, nie mówcie, że to jest Petey Williams. Proszę was. Nie, proszę, nie mówcie mi, że to jest on. Symulacja walki. Asuka wygrywa. Wolves kontra Los Lotharios. Wolves wygrywają, proszę bardzo. I no i teraz zobaczmy, z kim będzie na domowy feud. Drake Maverick. No nie wiem, czy on jest part-timerem. Chyba nie. Jest jedna rzecz lepiej. Okej, okay, Gunther daje promo. Świetnie. I walka o tytuł United States. Chad Gable kontra Finn Balor. No i Finn Balor po raz kolejny broni tytuł. Kim jest kurna Petey Williams? Kim jest Petey Williams? Kim? Nawet takiego nie mamy w ogóle nic. Pa, no nic. Kto to jest? Czy w ogóle tu się pokaże? Nie rozumiem, tu może być potencjalny, może. Ty, ja nie rozumiem, ty de... Co? O, tu jest. Petey Witchey. Petey Williams, Petey Williams, Petey, bo może tu się znajdzie, nie wiem. Kim jest Petey z... No idiota, no idiota, no. Szkur... Nie... Nawet nie zrobi normalną rywalizacji z laską. Ona se pójdzie po 40-latka. Nie, kończę ten fot, sorry. Nie ma, nawet nie ma szans, że ja to zrobię. Okej, okay, Drake Maverick, Pineapple. O, dobra, dobra, tutaj musisz walczyć, Tommaso Ciampa po swoje. Walcz o to. Nie może być ananasa na pizzy. Bardzo dobrze, walcz o to, walcz. Skop mu dupę, a nie. Dobra. Mogę dać, nie, mogę dać, to zrobię po prostu zwykły segment. Czyż mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to nie może być. To 6-7. 7 walk. I zróbmy walkę na promo. To będzie ciekawe. Aha, Drake Maverick też jest. Też zakończył karierę? Serio? Drake? Drake. Drake Maverick. O Boże. On też zakończył karierę. No świetnie. Wy jesteście jednak zarąbiści w wybraniu sobie losomowych jakkolwiek feudów. Ja nie rozumiem, po co? To było w sumie to okej, okay. To w ogóle... Ja powiem tak. Ostatni raz ja to robię. Bo to jest tak tragiczne losowanie sobie tych zarąbanych feudów. Naprawdę, nie podoba mi się to. To stwórzmy sobie własne. Niech będzie, stwórzmy sobie jakieś własne. To tak. Najpierw popatrzmy, kto tam może być, żeby nie było. Może nie, Bray to w ogóle kurna ma sensu, nie ma dawanie Braya na Tommaso. Ja pierdykam, no, nie ma sensu w ogóle. Jayno też nie, bo jest face dajmy. Może ktoś. Sami Zayn, Drew McIntyre. Bron nie ma sensu. To McIntyre niech będzie. Dajmy sobie Feuda. Drew McIntyre, którego nie ma na. A tu jest, no nieważne, chciałem coś mówić. Tommaso Ciampa.
Backstage hit, nie będzie mu się to podobało i tyle, skończy się. Skończy się na tym gadanie. Jest może? Jest, dobra, potencjalny feud. Bez tytułu. A nie ma tytułu. A faktycznie Sheamus ma. O Jezu! Ej, bez kitu, ja zapomniałem, że Sheamus tytuł ma, dobra. O Jezus Maria. Dobra, to zróbmy jeszcze jakiś feud z tym. To zróbmy, może posadamy triple threat wtedy. Dobra, tak to może zrobimy, niech będzie. Ale ja zrąbałem, nie no, przepraszam, naprawdę. O, tu będzie takie hit. Oczywiście, że będzie bitwa między tymi, no jakby, no nie szanujmy się, to będzie bitwa, to będzie do końca walka. Dobra. To jakaś walka tak teamowa, niech jeszcze nie będzie. To w ogóle już możemy wyrąbać. Wiadomo gdzie. Dajmy Judgment Day. Bo długo ich nie używałem. Heal. I Creed Brothers. To też w ogóle nie ma sensu, ale. Co ja mogę wam powiedzieć? No ludzie, no kurczę, nie mam pomysłów, no. Taka jest prawda, ja nie mam po prostu pomysłów. Ja nie mam pomysłów na to. Takie życie. To teraz może zróbmy Late Night segment, bo długo nie było segmentów, chociaż to już będzie kurde kolejny. Już będzie kolejny. Zróbmy może to jeszcze raz. O, tu będziemy mieli dużo walk, nie? O Chryste, Panie. Będzie dużo takich pojedynków mocnych. To może teraz. No, Osprey nie chcę go dawać. Znowu Kofi z Brayem. Niech będzie. Zobaczymy. Niech będzie Kate Wilson kontra Sami Zayn. Może to daje nam walkę na tytuły Smackdown Tag Team na SummerSlam. I jeszcze dwie rzeczy tutaj zrobić. Dobra. Reyes bije jakiegoś leszcza. Jakiegoś face'a. Dana Brooke niech zleje. No co innego mam powiedzieć, no. Przed galą to musi jakoś tutaj się spocząć, no. Może Bronco kontra Lashley. No to w ogóle tak jest randomowy, że jasny gwint. Ale no wiemy, no ludzie, wszystko to jest przez to, że mamy już feudy. Tak, chcę coś dawać też coś innego. Może coś będzie jednak używane. Ja chcę coś dawać też nowego. Rozumiem, o co chodzi, prawda? To początek to musi być. Niech zleją tutaj. Teraz rozpocznijmy to. Lecimy zaraz na SummerSlam. Lecimy dalej. Better Wrestler. Jest to 4 gwiazdki. Ok, tutaj mamy potężny hit, nie? Naprawdę. Will Ospreay. Ale tu teraz musi Ospreay teraz wygrać, nie? Lecimy dalej. Rhea Ripley kontra Dana Brooke. No tutaj musi być, no innej opcji nie ma. No tutaj musiała wygrać Rhea Ripley. Dalej, Bray Wyatt kontra Kofi Kingston. Wracamy do początków. Bray Wyatt wygrywa, ok. Ok, LA Knight kontra Jack Perry. Wygrywa LA Knight. Ok, ok. Judgment Day kontra The Creed Brothers. Może zwycięstwo. No niestety zwycięstwo Judgment Day, ale no jest plus 5 dla Creed Brothers. Kit Wilson kontra Sami Zayn. No i tutaj możemy dostać walkę Kevin Owens Sami Zayn kontra Pretty Deadly. Zapomniałem nazwy. Bron Breakker kontra Bobby Lashley, wygrywa Bron, ok. I main event, zróbmy dodanie finiszu. Dyskwalifika, nie. Kurde, nie ten przycisk kliknąłem. Wygrywa Tommaso Ciampa, szlak. Dobra, zabukujmy main sam SummerSlam, no. 12. No to co, moi drodzy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8. Dziewięć. Teraz jeszcze mam dodać. Sheamus musi z kim zawalczyć. On jest face'em. Gunther? A nie, już nie jest przecież w rywalizacji. To może... Heal. A z nim film niech będzie. Zobaczymy, może to coś da. Zasi laptop rozładuje, na spokojnie. Zostały dwie walki. To może jeszcze coś byśmy dodali. Na pewno musi być walka o tytuł kobiet, więc Rhea Ripley może zawalczy z Aską. Też nie, bo on też jest. Charlotte, nie. Nie. Bianca niech będzie. No, może to coś da, w ogóle rywalizacji nie ma. To jest rąbnięte. I jeszcze ostatnia rzecz. To niech będzie. Może też coś marki takiej mówię, bo nie ma chyba Arkebro. Nie ma Arkebro. A nie, dobra, nie, przepraszam. Co, Wolves? Kontra. Kurde, no właśnie, no wszyscy tu są jacyś fejsi. A w Academy też może sam początek. Chyba, że nie ma. Czy jest Brom Breaker? Nie, dobra. Zróbmy gimmick starcia. Niech będzie. Nie no, strap match w ich wykonaniu. Nie, naprawdę zrobię dobre show. Dalej tutaj. Gimmick. Chairs. Tutaj no musi się odbyć nic inaczej. W walce. To. Niech to będzie. A nie mogę. Ale mogę. Special guest referee. Tutaj do main eventu zróbmy sobie po prostu walkę. Beat the clock, niech będzie, zobaczymy czy jak da coś to, może coś zrobię, nie wiem, zobaczymy. Walka o tytuł Universal otwiera, to też w ogóle jest szokująca rzecz. Szokująca. Robimy tak. No bo main eventem na pewno musi być Osprey i Dragunov. Więc chyba tak to możemy zostawić, mi się wydaje. No wszystko jest, wszystko jest. Dobra, więc lecimy. Zobaczymy i zaraz sobie doduję i nagram ostatni odcinek. Pokażcie mi SummerSlam. No dobra, niech będzie. Zobaczmy czy cieki. Sheamus obroni tytuł, Alpha Academy zwyciężą. Rhea obroni tytuł, Tommaso Ciampa zwycięży. Alkebro obroni tytuł, Finn Balor obroni tytuł, Roxanne Perez obroni tytuł, Sami Guevara obroni tytuł, Jack Perry zwycięży, Pretty Deadly obroni tytuł, Ilja Dragunov zwycięży, Cody Rhodes obroni tytuł, czyli bez żadnego mistrza nowego. Zacznijmy. Walka tytuł Universal. Sheamus kontra Austin Theory. Zobacz, może tu coś zrobi. No nie, ale nawet mocna walka. Spoko, spoko walka. Teraz mamy tak Chairs Match Alpha Academy kontra Wolves. Może tu coś jednak da. No cztery gwiazdki. Okej, no mogło być lepiej. Walka o tytuł kobiet Raw. Rhea Ripley kontra Bianca Belair. Może tutaj będzie zaskoczenie. No Rhea dalej broni ten tytuł. Wow. Zaczęła... Winning streak na SummerSlam. Wow, to są special guest referee. Kto będzie tym sędzią specjalny, więc zróbmy sobie tak. I wygrywa Tommaso Ciampa, ale patrzcie to. 32 dla McIntyre'a. Bardzo ładnie. Teraz mamy walkę o tytuły Raw Tag Team, RK-Bro i Judgment Day. I damy dalszych oczywiście mistrzów. Walka o tytuł United States, no to już musi być jakkolwiek rozwalanka. No po prostu pięknie i film Balor broni tytuł, ale czad, patrzcie to. Teraz dopiero założyłem, że Alpha Academy walczyło, ale patrzcie to. Pięć gwiazdek i lively start. No patrz, pięknie. Teraz mamy walkę o tytuł kobiet SmackDown symulacja. Mamy dalszą mistrzyni, czyli chyba jednak to się powiedzie, co było omówione. Żadnego nowego mistrza. Więc czas teraz na walkę o tytuł interkontynentalny. No Sami Guevara obrania tytułu i chyba skończy mi rywalizacja. Teraz mamy LA Knight kontra Jack Perry. Symulacja tego starcia. No i tutaj chyba najgorzej oceniona walka na razie. LA Knight pokonuje Jacka Perry'ego. No nawet nie w czterogwiazdkowym pojedynku. Walka o tytuły SmackDown Tag Team. Kevin Owens i Sami Zayn kontra Pretty Deadly. No i mamy no na razie najlepiej oceniona walka. Na tej gali. No wow. Teraz czas na coming event. Strap match. Ilja Dragunov kontra Will Ospreay. No tutaj muszą. No 5 star. No i Ospreay wygrywa.
tutaj coś może da, to w końcu mu coś, może w końcu mu coś da. I main event, Beat the Clock Challenge, Gunther kontra Cody Rhodes. Czy będziemy mieli nowego mistrza na SummerSlam? Nie! Cody Rhodes pokonuje Gunthera, żeby obronić tytuł. Jak wyszło z tą galą, nawet nie 5 gwiazdek. Trochę szkoda. Zobaczmy, co on mówi, co nas umią. Co nas o nas mówią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. O, gdzie to było? Montez Ford. Okej, okay. Czyli Montez Ford powrócił. Tak jest, mamy to. Także moi drodzy, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, no i do następnych odcinków nagram jeszcze ten odcinek z Klasztaty Kasy i robię sobie przerwę na tydzień. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.